Dzień dobry. Zgodnie z daną Wam obietnicą, każdy piątek będę publikowała dla Was jakieś fajne zadania na cały tydzień. Dzisiaj proponuję, abyśmy wspólnie wykonali taki mały sekretnik. To jest taki maleńki notesik, w którym możemy zapisywać swoje sekretne myśli. Może to być jakiś pamiętnik, może być to zbiór, taki pozytywnik, zbiór fajnych, pozytywnych myśli, które potem ofiarujemy komuś w prezencie. I dzisiaj wykonamy sobie od podstaw taki właśnie notesik, a właściwie tego uszyjemy. Zapraszam na warsztat. Przygotowujemy matę do cięcia. Zawsze warto, żebyście mieli przygotowaną jakąś podkładkę i posłuchajcie, z kolorowej tektury jakiejś wycinacie prostokąt 7 na 9,5 cm. Ja nad filmem już na pewno widzieliście podane wymiary. 7 na 9,5 cm i albo jakieś kartki w kratkę z zeszytu. Wycinamy. Tych karteczek potrzebujecie z 9-10. Ja tutaj szukam, bo gdzieś miałam dla Was specjalnie opisaną taką kartkę. Ale skoro nie mogę tego znaleźć, to Wam to powiem. To jest 7 na 9,5 cm, a ta karteczka będzie miała 6,5 cm w tą stronę, na szerokość, na 9 cm w tą stronę. Trochę koślawo napisałam, ale widzę, myślę, że widać. Szerokość 6,5 cm, długość 9 cm. I tych karteczek przygotujcie sobie, tych prostokątów, przygotujcie się sobie z 10. Jeśli nie będą takie idealnie równe, to nic, to ma właśnie tak wyglądać. I te karteczki, to jest, może być zeszytowy papier w kratkę, w linijkę. Ja mam akurat od papieru ksero. Każdą z tych kartek zwijamy dokładnie na pół. Wszystkie te karteczki zwijamy na pół. O, znalazło się to, co opisałam. Już teraz nie będzie potrzebne. O, i w taki sposób równiutko. Słuchajcie, bierzcie sobie w ten sposób zawsze w rękach i krawędzie dokładnie sprawdzacie, czy pasują. Jak pasują, zaginamy. Od Was zależy, ile tych kartek, ale 10 to jest taka optymalna chyba grubość. Ja ten notesik, który widzicie, on jest troszeczkę postarzany tuszami Distress. A my dzisiaj sobie zrobimy taką podstawową wersję. Karteczki zgięłam. I teraz te karteczki włożę jedną w drugą. I tak sobie już teraz myślę, czy Wam zadania nie utrudnić. 3, 4. Raz, 2, 3. 4, czyli ja mam 9 kartek i te kartki zwijamy w ten sposób. Nie będę Wam utrudniała. Na pierwsze to wystarczy. I teraz te karteczki składamy równiutko, sprawdzamy, czy się ładnie składają. Jak są równo złożone, przepraszam. Dobrze, jakbyście mieli klamerkę. Ja mam takie spinacze. I z jednej i z drugiej strony, żeby te kartki się nie ruszyły, jak są równo złożone. I w ten sposób sobie je składacie. Przytrzymujesz, spinacie. I teraz ja dysponuję szydełkiem, takim szydłem, takim szpikulcem. I nim będę nakuwała dziurki, ponieważ my teraz ten notesik nasz zszyjemy. Popatrzcie, tutaj widać, tu jest szycie. I my w tej chwili przygotujemy się do zszywania. I teraz od brzegu, z jednej i z drugiej strony, na tym zagięciu
robicie kropeczkę, centymetr tu i centymetr tu, tutaj pół centymetra i pół centymetra. Ja to robię z jednej i z drugiej strony, wtedy widzę, tu gdzieś jest środek w tym miejscu, to tutaj robię, tu i tu. I sobie robicie takie sześć kropeczek, według których będziemy robili dziurki. Jeśli macie szpikulec, możecie robić szpikulcem, możecie to robić grubą igłą, taką cerówką, też można to przebić, ale wtedy używasz, ja sobie troszeczkę podbijam młotkiem, ale najważniejsze, żeby robić to na jakiejś grubej podkładce, coś bardzo grubego, żeby nie uszkodzić stołu. No my mamy te maty samoregulujące, więc na nich to będę robiła. I zobaczcie, no nie mogę podejść bliżej, o, nakuwam sobie, robię dziureczkę i teraz następna dziureczka i ostatnia. I w ten sposób zrobiłam sześć dziureczek, mam nadzieję, że widać, tak, sześć dziureczek jest i teraz przeszyjemy. Przygotowujemy nitkę. Ja użyję kordonka takiego do szydełkowania, do oprzydełkowywania serwetek. Przygotujcie, ale może być to też taka zwykła nitka. To nie jest jakaś tam grubość, żeby to miało nie trzymać, więc mam nadzieję, że tak. Ja sobie ucięłam, nie wiem ile, żeby już Was nie skłamać, to około 60 cm tej nitki. I składam na dwa i zawiązuję supeł, ale ten supeł zawiązuję, popatrzcie, dobre 6 cm od końca. I to jest taki podwójny supeł, dwa razy sobie zawiążcie, 6 cm od końca. I teraz na zewnątrz naszego notesiku, tu, z tej strony zaczynamy, nie od środka, wbijam sobie w tą powstałą dziurkę, tą, którą nakułam, wkładam, zobaczcie jak fajnie wschodzi, aż do supełka. Odwracam mój notes i wkładam w następną dziurkę. To jest tak, jakbyśmy fastrygowali. To jest tak, jakbyś fastrygował. Tak, tutaj. I następna dziurka do środka. Musicie to robić spokojnie, żeby nie ukuć się, bo to jednak jest pewna tam grubość. Nie mogę trafić. Mam nadzieję, że Wam pójdzie to łatwiej. O. Tak. I zobaczcie, przeszyłam do końca. W środku powstało coś takiego. Widać? A na zewnątrz tak. I teraz jak zakończyć? To już mogę zdjąć te klapy, albo to będą, no, tak jak Wam mówiłam, klamerka, cokolwiek, spinacz. I popatrzcie, i pod tą nitkę podkładam tu i szyję jak na okrętkę wokół tej nitki. Przeszyłam raz, dwa, może z trzy razy przeszyjmy i w następne też wkładamy to, co tu wystaje. Raz, można, słuchajcie, jak komuś jest łatwiej, może na rozłożonym notesie. Dwa, trzy, przewijacie wokół po prostu tego, o, owijasz. I teraz te dwa końce wiążemy. Popatrzcie, tu trzeba zrobić, o, tu trzeba zrobić supeł. To ja tu już muszę, tego w powietrzu nie zrobię. Robię jeden supełek, trochę przytrzymuję palcem. Robię drugi supełek, o, porządnie zaciągam. I ucinam te nitki, ale zostawiam sobie taki centymetr. No, może troszeczkę mniej. W ten sposób. Widać? Jak to ładnie wygląda, ja tu już sobie sprzątam i tak naprawdę wkład notesu mamy zrobiony.
teraz z tego prostokąta, który mówiłam, z tekturki, jeśli ktoś takiego czegoś nie ma, to zapraszam do mnie. Bez najmniejszego problemu wytniemy Wam taki kawałeczek i będziecie sobie mogli fajny, kolorowy notes zrobić. I tą kartkę też zginam na pół, ale ja nawet zrobiłam coś takiego, zobaczcie, może to będzie tu widać, że zgięłam ją w dwóch miejscach. Tu mi zostały takie, zobaczcie, 2-3 mm. O, taki rzazik. Widzicie? Taki jakby grzbiet książki powstał. O. Dobra, i teraz nasz notesik, jedną kartkę odginamy, jedną karteczkę, tu trzymamy w ten sposób, jest odgięta jedna kartka, o, w ten sposób, tak? Przygotowujemy sobie okładkę, układamy sobie okładkę, bierzemy klej Magic, czyścimy końcówkę i zobaczcie, i teraz na te odgięte, na tą pierwszą i ostatnią stronę nakładamy klej Magic, tak jak zwykle, troszeczkę więcej niż pół centymetra od brzegu, a tutaj przejeżdżamy takim zygzaczkiem, tu na środku jeszcze też troszeczkę i tu przy tym szyciu, ale nigdzie, o, teraz skadruję. O tak, poprzyjrzyjcie się, żeby nie smarować klejem na brzegu i żeby tego kleju nie było zbyt dużo. Magic odkładamy i teraz clue naszego programu. Wklejamy ten notesik w tą okładkę, tak jak tutaj. Popatrzcie, ja muszę to teraz, postaram się zrobić tak, żebyście widzieli. Tu sobie wkładam. Ja nie przyciskajcie od razu. Najpierw sobie nie przyciskajcie na stałe, nie przyklejajcie, tylko sprawdźcie sobie, czy jest równo, rozprostujcie notes i teraz prasujemy. Tu przyprasowuję jedną stronę, tak, drugą stronę. I w taki sposób, popatrzcie, teraz tu mi się jeszcze nie dokleiło. Och, była tu ze mną pani Krysia, ale wyszła. I w taki sposób, o, powstał nam fajny notesik. Ja widzę, że popełniłam pewien błąd. Tutaj jest za dużo zostało. To sobie biorę i w ogóle się nie przejmuję. Nożyczkami obcinam, żeby okładka była raptem o milimetr dwa większa od kartek. Szersza i dłuższa od karteczki. I w ten sposób powstał nasz notesik. Jak go udekorujemy? To już jest właściwie no, wasza fantazja. Ja może szybciutko, tutaj mam jakiś taki kawałeczek kolorowego papieru, to wam pokażę, ale pokażę wam coś fajnego. Pokażę wam dzisiaj, jak można zrobić zamykany notes, zawiązywany. Będę musiała mieć szary sznurek. Przygotowuję sobie, słuchajcie, jak widzicie, od ręki wycięte prostokąty, które są troszeczkę mniejsze o jakieś pół centymetra od tego notesu. Będzie to na przód i na tył. Jak jesteście wprawni, możecie okładkę zrobić na przykład z filcu. I teraz was na chwilkę przeproszę, pójdę sobie po szary sznurek, którym zawiążemy nasz notes. Już mam. Wziąłam sobie taki szary sznureczek, przygotowałam. I przygotowuję go jakiś tam kawałek. No, wzięłam za dużo, ale to nic, to się wszystko zrobi. I zobaczcie, tutaj na środku tego notesika, przepraszam za hałasy, na środku notesika naklejam kawałeczek tego sznurka, ale tak, do tego sznurka wycięłam prawie metr, słuchajcie, tak żeby o, tu była część do zawiązania, tu,
owijam sznureczkiem w drugą stronę. O, tak jakbyście, zobaczcie, owinęli notesik z jednej i z drugiej strony. A może tak zrobimy, nawet nie będziemy kleić, tylko tu mam za długie. I popatrzcie, tutaj zaraz zawiążę to, tak jakbyś zawiązywał notesik. Ten notes możecie na przykład gumką recepturką, na tamtym, który mam, to wam pokażę, jak można fajnie gumką zrobić. Cyk. Tutaj mamy wiązadełko, no ale teraz jak odwiążesz, to się rozleci. No to zaraz wam pokażę, że się nie rozleci, bo teraz weźmiemy tu i przykleimy. Ja mam akurat taśmę dystansową i żeby przyspieszyć proces, użyję tej taśmy dystansowej. Na jednym i na drugim kawałeczku naklejamy taką taśmę dystansową, żeby jeszcze atrakcyjniej wyglądało. Ja te brzegi leciutko drapię nożyczkami. Popatrzcie. Trzeba uważać, żeby się nie ukłuć, tylko jak tak podrapiesz, to ten brzeg karteczki wygląda jak podniszczony. Można potem jeszcze palcami popodginać. O, w ten sposób. Tak, leciutko paluszkami. I teraz najpierw przykleimy tył. To jest tył mojego notesu. I teraz zobaczcie, umocuję ten sznurek. Tu sobie jeszcze trochę kleju podam. Jak macie, to magiczek i przyklejamy pach. I uwierzcie mi, sznureczek już się trzyma z tyłu. To teraz zrobimy tak samo ze sznureczkiem z przodu. Troszeczkę go tam jeszcze tym klejem popieszczę. Widzicie? Troszeczkę go tutaj posmarowałam klejem. I teraz daję wierzch. Tutaj na zewnątrz. O, tak. I żeby wyglądało to atrakcyjniej, jak taki notes gdzieś znaleziony w starej babcinnej szafie, troszeczkę go palcami popodginam. I w ten sposób powstał mój tajemny notes. Tutaj mogę napisać tajny notes Ani, Krysi, Asi. Zobaczcie, tu możesz użyć sznurka, możesz użyć dratwy, ale możesz też użyć do związania, ale też porządnie związałam. Chcę wam odwiązać i pokazać. O, widzicie? No też ich można rozwiązać, zawiązać. Fajnie wygląda. Słuchajcie, funkcje tego są wielorakie, ale chcę wam też powiedzieć, ponieważ ja nie lubię robić rzeczy bez sensu, to popatrzcie, to jak zrobicie taki notes, on może być fantastycznym upominkiem na jakieś urodziny. Pamiętacie, jak robiliśmy tutaj w pracy przeróżne pozytywniki? Zebrać sobie jakieś fajne myśli dla kogoś, wypisać je, jeszcze jeśli one są wypisane odręcznie, nawet jeśli zdarzy się jakiś błąd, to jest to no, niesamowity upominek. Naprawdę niepowtarzalny. Czegoś takiego nie kupi się w sklepie. Ja nie byłabym sobą, gdybym na koniec, ponieważ mam, wy tego nie macie, więc tego nie użyjecie. Znamy wszyscy tusze Distress, bo pracujemy nimi. Na co dzień dekorujemy nimi. Używamy do dekoracji naszej kroniki. Troszeczkę postarzyłam ten notesik. I tu wystarczy jeszcze jakiś stempelek, słuchajcie, coś nakleić, guzik. I w ten sposób powstał taki fajny pozytywnik, tajny notes. Możecie no, rzeczywiście podrukować myśli, jak chcecie. No. Proste, proste. Dobra, kochani, my dzisiaj troszeczkę jesteśmy zmęczeni, bo jak wiecie, doskwiera nam upał. Ale miejmy nadzieję, że, no i ten weekend ma być taki straszny, ale miejmy nadzieję, że te upały miną i że zrobicie takie notesiki, podeślecie nam zdjęcia, a ja namówię tutaj panie, żeby również na zajęciach spróbowały zrobić takie prace. Dobra, kochani,
Wszystko wiemy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę się z Wami spotkać i w realu, i tutaj na blogu. Pozdrawiam i do zobaczenia w następny piątek. Pa, pa!